Zwróciłeś kiedyś uwagę na to, że północno-koreańscy generałowie noszą na sobie mnóstwo medali, chociaż kraj ten nie uczestniczy w poważnych działaniach wojennych od ponad 6 dekad. Wyglądają jak mobilne gabloty pełne trofeów. Skąd biorą się te nagrody? Odpowiedź tkwi nie tylko w osiągnięciach militarnych, ale również w zakorzenionym systemie, który jest kształtowany przez historię oraz unikalne ramy społeczne. Historia zaczyna się od silnego wpływu Związku Radzieckiego na Koreę Północną. Po japońskiej okupacji wielu Koreańczyków znalazło schronienie w Związku Radzieckim, w tym przyszły lider Korei Północnej Kim Il-sen, a właściwie Kim Il-sung. Tam nie tylko znalazł azyl, ale również dowodził batalionem strzelców Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Związek Radziecki miał tradycję honorowania osiągnięć medalami i orderami, co wywarło wrażenie na Kim Il-senie. Jego doświadczenia w ZSRR były kluczowe, ponieważ uznanie za służbę wojskową pod sowiecką flagą nauczyło go wartości odznaczeń jako narzędzi motywacji i uznania. Po zakończeniu wojny koreańskiej, Korea Północna postanowiła wypracować własną tożsamość i suwerenność, w tym stworzenie systemu nagród wzorowanego na radzieckim. Korea chciała uhonorować szeroki zakres osiągnięć nie tylko militarnych, ale także w dziedzinie pracy, edukacji i kultury. Zauważono, że nagrody mają potencjał w budowaniu jednolitego i zmotywowanego społeczeństwa, w którym każdy obywatel, zarówno żołnierz, jak i urzędnik, czuł się bezpośrednio związany z krajową narracją poprzez swoje własne osiągnięcia i uznanie. W Korei Północnej granice pomiędzy osiągnięciami wojskowymi a cywilnymi są bardzo zatarte, co prowadzi do tworzenia społeczeństwa, w którym medale i nagrody pełnią rolę uniwersalnych symboli honoru i lojalności. Nie tylko żołnierze na froncie są uhonorowani, ale również ci, którzy przynoszą korzyści z pracy i w życiu cywilnym. W Korei Północnej struktura społeczna jest głęboko związana z militarnością, a wpływy wojska przenikają różne aspekty życia. Rząd wykorzystuje militarny etos do wpajania dyscypliny, patriotyzmu i poczucia obowiązku w budowanie państwa. System nagród jest kluczowym narzędziem wzmocnienia tych wartości. Nagrody w Korei Północnej nie są ograniczone tylko do aktów odwagi wojskowej, ale obejmują szeroki zakres osiągnięć, od pracy po rybołówstwo czy budowę infrastruktury. W ten sposób Korea Północna podnosi te zadania do rangi spraw wagi państwowej, zasługujących na taki sam szacunek i honor, jak tradycyjne osiągnięcia wojskowe. Kultura nagród w Korei Północnej to zjawisko, które ma głębokie korzenie zarówno w społeczeństwie, jak i strukturze zarządzania. Medale stanowią nie tylko odzwierciedlenie osiągnięć militarystycznych i pracowniczych, ale również służą szerszym celom społecznym i psychologicznym. Stymulują one tożsamość narodową i jedność, jednocześnie odróżniając koreańskie tradycje wojskowe od innych narodów. W przeciwieństwie do tradycji innych krajów, w Korei Północnej nie tylko nagradza się za sprawność wojskową, ale także za osiągnięcia w dziedzinach cywilnych. Ponadto masowe przyznawanie medali w Korei Północnej pełni inną funkcję społeczną niż w innych krajach. Gdzie indziej medale mogą podkreślać indywidualne bohaterstwo lub wyjątkowy wkład, a w Korei Północnej dążą do zjednoczenia ludności wokół wspólnego celu i ideologii. Dodatkowo, aspekt międzypokoleniowy systemu nagród, w którym zaszczyty są przekazywane w rodzinach, wzmacnia dziedzictwo rodziny oraz wiąże wiele pokoleń z ideologią i celami państwa. Północno-koreański system odznaczeń opiera się na zasadzie trzech pokoleń.
Ta polityka regulująca przyznawanie zaszczytów i egzekwowanie kar odzwierciedla podejście kraju do rządzenia i kontroli społecznej. Zasady te, oparte na wartościach lojalności rodziny i zbiorowej odpowiedzialności, mają na celu zarówno nagradzanie lojalności, jak i utrzymanie dyscypliny w społeczeństwie. Historia polityki trzech pokoleń pokazuje jej rolę w zapewnianiu absolutnej lojalności wobec reżimu oraz w odstraszaniu od sprzeciwu czy dezercji. Rodziny są odpowiedzialne za czyny swoich członków na przestrzeni trzech pokoleń. Polityka ta ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty dla obywateli. Z jednej strony nagradza lojalność i służbę państwu, promując jedność i dziedzictwo rodzinne. Z drugiej strony surowe kary stosowane wobec całych rodzin za przestępstwa jednostki mogą prowadzić do wykluczenia społecznego. Osiągnięcia i błędy jednostki są rozpatrywane w kontekście całościowej historii rodziny. Ci, którzy mają rodowód lojalności i służby państwu, mają większe szanse na otrzymywanie prestiżowych nagród i zaszczytów. Z drugiej strony, rodziny naznaczone postrzeganą nielojalnością lub buntem napotykają nie tylko na stygmatyzację społeczną, ale także systemowe bariery w uzyskaniu uznania lub awansu ze strony państwa. Współczesna Korea Północna kontynuuje tradycję przyznawania odznaczeń wojskowych i cywilnych. Pod rządami Kim Jong-una obserwuje się pewne niuanse w podejściu do tych nagród, które odzwierciedlają zarówno kontynuację tradycji, jak i ewentualne zmiany w sposobie ich przyznawania i znaczeniu. Przywództwo Kim Jong-una podkreśla związek między wojskiem a władzą, a nagrody stanowią narzędzie propagandy państwowej. Jednak wraz z jego przyjściem do władzy pojawiły się subtelne zmiany, takie jak większe uznanie osiągnięć technologicznych i naukowych oraz zwiększone wyróżnienie młodych innowatorów. Wszelkie zmiany w praktyce przyznawania odznaczeń w Korei Północnej są stopniowe i głęboko zakorzenione w nadrzędnych celach państwa, jakimi są utrzymanie kontroli, zapewnienie lojalności i projekcja siły. Poprzez przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe i wojskowe, reżim stara się promować wizerunek kraju jako potężnego gracza na arenie światowej i przeciwdziałać narracji o jego izolacji. Wewnętrznie system nagród służy propagandzie, wzmacniając lojalność wobec władzy i legitymizując jej działania. Nagrody pełnią również rolę kontroli społecznej, promując zachowania zgodne z celami państwa i wzmacniając jedność narodową. Ta podwójna funkcja ilustruje wyrafinowane wykorzystanie honorów państwowych jako narzędzi zarówno dyplomacji, jak i zarządzania krajem. Wyzwaniem dla Korei Północnej jest poruszanie się po cienkiej linii pomiędzy tymi celami, zapewniając, że jej wysiłki na rzecz projekcji siły i postępu na zewnątrz nie podważą wewnętrznej narracji o jedności i lojalności. Ta delikatna równowaga świadczy o strategicznym znaczeniu systemu nagród w szerszej strategii politycznej i społecznej Korei Północnej. Północno-koreańskie medale to nie tylko fizyczne dowody uznania. Są starannie wykonane, aby ucieleśniać ideologię państwową i gloryfikować jego historię i przywódców. Na przykład medale z podobizną Kim Il-sena lub Kim Jong-ila służą także jako przypomnienie roli przywódców jako wiecznych postaci w panteonie bohaterów Korei Północnej. Estetyka medali odgrywa kluczową rolę w wizualnym propagowaniu ideologii państwowej. Na przykład wystawna ekspozycja medali na mundurach wojskowych służy jako wizualna reprezentacja potęgi militarnej państwa i męstwa jego sił zbrojnych. Co więcej, praktyka noszenia wielu medali, często zakrywających cały przód munduru,
Tworzy wizualny spektakl, wzmacnia ideę, że sukces i honor są wynikiem zbiorowego wysiłku i lojalności wobec państwa. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.